Ładnie to wygląda. Jest nowy dworzec, nowe perony się pojawiają, nowe tory i nowe rozjazdy. To wszystko na stacji kolejowej w Zakopanem. O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zakopanego, jeżeli chodzi o przebudowę linii kolejowej numer 99. Tutaj stąd, dalej oczywiście innymi też liniami kolejowymi, jest przebudowana bezpośrednio do Krakowa w ramach aktualnej inwestycji, która kosztuje ponad 1,5 miliarda złotych. To duża inwestycja i dużo tutaj ciekawych miejsc, więc w tym filmie opowiem Wam szczegółowo o stacji tymczasowej, o aktualnych problemach finansowych, o tym, co jeszcze jest potrzebne do zrealizowania w Chabówce, o co się dzieje w Poroninie i oczywiście co się dzieje w głównej stacji kolejowej z Zakopanem, która jest aktualnie całkowicie niedostępna dla pasażerów, i o innych ciekawych elementach, jak właśnie obiekty mostowe i wiaduktowe, które właśnie w tym miejscu widzimy, bo one też są przebudowane. Dlatego w tym materiale trochę tego będzie, więc też materiał jest dłuższy, prawie 20 minut, więc usiądźcie wygodnie i zaczynamy to wszystko, co w dzisiejszym filmie zobaczycie. Zacznijmy od tego, co się tutaj dzieje przy stacji tymczasowej, która jeszcze do niedawna była główną stacją kolejową. Do niedawna, bo do 31 sierpnia pociągi, czy to aglomeracyjne, czy to dalekobieżne, mogły do tego miejsca dojechać. Aktualnie tak już się nie dzieje, bo pociągi nie dojeżdżałem całkowicie do Zakopanego. Trwa przebudowa dalsza i jak to ma miejsce w trakcie roku szkolnego, pociągi tutaj nie jeżdżą. Tylko i wyłącznie w wakacje i w ferie zimowe pociągi w te miejsce dojeżdżały w trakcie tych krótkich przerw. Natomiast oczywiście pociągi tutaj też nie dojeżdżały wszystkie, bo nie dojeżdżały do stacji docelowej głównej, tylko i wyłącznie do stacji tymczasowej w tutaj właśnie Spyrkówce. Co ważne, na minus było oczywiście to, że były dwa perony, ale obydwa jednokrawędziowe i nie były aż odpowiednio tak długie. Jeden peron tylko i wyłącznie dla pociągów aglomeracyjnych, drugi peron tylko i wyłącznie dla pociągów dalekobieżnych, i ten peron dla pociągów dalekobieżnych, choć jest długi, to nie jest odpowiednio długi, aby wszystkie pociągi z nowszego taboru mogły w to miejsce dojechać i na spokojnie być obsługiwane. Dlatego też nie wszystkie pociągi nowsze tutaj dojeżdżały. Wiem doskonale, że jeździły tutaj pociągi, czy to w pierwszej, czy w drugiej klasie, na długiej trasie, na długim odcinku, bez klimatyzacji i bez innych udogodnień, co oczywiście jest tragedią, ale niestety tak wygląda polska kolej. Natomiast co ważne, to jest to, że pociągi spokojnie nie mogły tutaj dojechać w ramach pociągów z lokomotywą, bo była możliwość objechania całego składu, czy po prostu zmienienia kierunku i przestawienia całej lokomotywy na początek składu, bo tutaj nie mamy po prostu takiej zawrotki, jak na przykład na pętli tramwajowej, tylko faktycznie, tak jak w metrze, musi pociąg zmienić kierunek, nie zawracając. Więc w ten sposób to było tutaj wszystko możliwe. Pociągi dojeżdżały, była komunikacja zastępcza autobusowa w ramach komunikacji miejskiej Zakopanego. Można było dojechać oczywiście za opłatą normalnie, tak jak według taryfikatora tych autobusów, do centrum miasta, jak i również był tutaj dworzec. Hala dworcowa, co ciekawe, miała darmową łazienkę, co jest na duży plus. I to nie była taka łazienka typu toj-toj, tylko normalna łazienka w kontenerze. Także to oczywiście była duża zaleta, w przeciwieństwie do dworca docelowego, w którym co do darmowej łazienki nie powiem nic. Znaczy, jest łazienka, jest ceny, no nie będę komentować. Zresztą ogólnie chyba na żadnym dworcu kolejowym w Polsce, nie tymczasowym, nie ma darmowej toalety, co według mnie jest tragedią. Natomiast pomijając to, nowa linia kolejowa stąd będzie oczywiście, tak jak wcześniej, dwutorowa, tak by pociągi mogły lepiej tutaj manewrować pomiędzy torami odstawczymi, bo takich torów też tutaj będzie trochę więcej niż było wcześniej. No ale najważniejsze jest to, co się chyba wydarzyło w tym miejscu, bo pierwotnie tu były trzy perony, a teraz będą cztery perony, no i sześć krawędzi peronowych, dużo możliwości i cały nowy dworzec kolejowy Zakopane z dworcem autobusowym całkowicie zmienił, włącznie z parkingiem w teorii podziemnym. Dużo nowości w tym miejscu, więc tutaj trochę się zagłębimy i zobaczycie dokładnie, co się dzieje. I co ważne, faktycznie pierwsze nowe tory już się pojawiają, płyty peronowe, i ogólnie widać, że faktycznie inwestycja, która ma się zakończyć w tym roku, zmierza ku końcowi.
Z ciekawostek historycznych mogę powiedzieć, że sama linia kolejowa w tym miejscu powstała już szmat czasu temu, bo otwarto ją i zbudowano w 1899 roku. Pomimo trudności postaci oczywiście górzystego terenu, nie było to aż tak trudne do wybudowania. Pomimo też sprzeciwu wsi, a właściwie mieszkańców wsi Rabka Wyżyna i Nowego Targu, linia kolejowa powstała i nie była w najlepszej funkcji, jeżeli chodzi o przejezdność. Pociągi przez ostatnie lata oczywiście jeździły coraz to wolniej. Też trzeba było zmieniać kierunki, dlatego też pociągi tutaj jeździły przed przebudową nawet 5 godzin na trasie Kraków-Zakopane. To jest bardzo długi czas. Po przebudowie ten czas się skróci do około 2 godzin, no trochę ponad 2 godzin, natomiast to jest nic w porównaniu z poprzednimi 5. W przyszłości oczywiście pociągi stąd będą mogły jeszcze szybciej pojechać, ale to jest przyszłość. Tutaj na razie jeszcze nie jestem w stanie wam opisać kiedy, co i jak, bo to jest daleko idąca inwestycja i przyszłość. Natomiast ważne jest to, że przebudowa, która zaczęła się 5 lat temu, w końcu zmierza ku końcowi i dużo się też zmieniło w okolicy w międzyczasie. Pomijając oczywiście nowy dworzec autobusowy, który powstaje, to też się zmieniły autobusy miejskie w Zakopanem, pomijając to, że się pojawiły. Po pierwsze, mamy tutaj stary napis Zakopane dworzec PKS, który oczywiście w tym miejscu się nie znajduje. Mamy też nowe przystanki autobusowe dla komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska w Zakopanem jeździ rzadko, ale cały czas się unowocześnia i jest całkowicie nowoczesny tabor i niskopodłogowy w całości. W tym miejscu pojawiła się nowa tablica SIP-u, czyli Systemu Informacji Pasażerskiej. Oczywiście tylko i wyłącznie pokazuje odjazdy komunikacji miejskiej z tego przystanku, ale takie wyświetlacze pojawiły się w całym Zakopanem i w różnych miejscach, więc na pewno trzeba to przyznać, że to jest nowość i całkiem ładnie to działa i funkcjonuje. Miałem okazję jeździć tymi autobusami, oczywiście stąd też tutaj dojeżdża właśnie autobus komunikacji zastępczej, który łączył dworzec przy Sprykówce z dworcem głównym w tym miejscu, więc można było sobie pojeździć na spokojnie, tylko trzeba pamiętać, że te autobusy czasami w różnych miejscach jeżdżą trochę inaczej niż mapy mogą podawać. Tu ciekawostka, pojawiło się nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, której wcześniej w tym miejscu nie było. I tutaj będą nowa część, będzie wszystko rozdzielone. Autobusy dalekobieżne i autobusy aklimatacyjne, że tak to powiem, czy podmiejskie, będą w tym miejscu miały osobne części. Tutaj autobusy podmiejskie, czy przewoźnicy taryfy lokalne, lokalni przewoźnicy będą mogli w tym miejscu podjeżdżać, zabierać pasażerów i dalej jechać w trasę. Też się oczywiście pojawiają tutaj wyświetlacze, które możecie zobaczyć, nowe wiaty i to wszystko się łączy w ładną całość. Można na pewno powiedzieć, że w końcu to wszystko będzie rozdzielone i jakoś trochę lepiej poukładane. A przynajmniej mam taką nadzieję. Podobnie będzie w Kuźnicach, o czym powiem za chwilę. A tu z kolei z drugiej strony mamy drugą część dworca autobusowego. To jest już też ta część typowo dla autobusów dalekobieżnych, gdzie autobusy będą zajeżdżać, pasażerowie będą wsiadać i wysiadać i dalej jechać w trasę do Warszawy, Gdańska, Gdyni czy do innych odległych rejonów. Dalej stąd te autobusy będą jechać tędy. Nie tak jak wcześniej przez same centrum Zakopanego, tylko właśnie tędy wyjeżdżać tą uliczką, jechać prosto do Zakopianki, że tak to powiem. W ten sposób będzie można wyjechać, nie jadąc przez sam środek miasta, autobusami dalekobieżnymi, co jest według mnie dużą zaletą i dużą zmianą na plus. W przeciwieństwie do tego, co miało miejsce wcześniej. Także taka zmiana tutaj dosyć mocna się zmieniła. Na minus jest oczywiście to, że mieszkańcy tych okolic muszą się przyzwyczaić do tego, że będzie wzmożony ruch autokarów i innych większych autobusów. Natomiast sama część autobusowa właściwie jest już prawie gotowa i znając życie, może nawet niedługo już te autobusy wrócą. Na razie przy 3 maja znajduje się tymczasowy dworzec, i tam trzeba dochodzić. Dla pasażerów właściwie to jest chyba nawet lepsza lokalizacja tam przy 3 maja, bo to jest same centrum miasta, ale na pewno to nie jest na plus, jeżeli chodzi o organizację i układ drogowy w samym centrum miasta, bo do samego centrum miasta, jak powiedziałem, dojeżdżają autobusy i jest większy ruch. Tutaj oczywiście będzie nowość, której nie było wcześniej, czyli Kiss and Ride. Będzie można zabrać pasażerów do samochodu albo wysadzić ich w przeciągu tam 3 minut i następnie pojechać dalej. Także to jest taka nowość, która się pojawiła w tym miejscu. No, zresztą nowości takie się pojawiają w różnych przestrzeniach. Natomiast co ważne i co jest na plus, to jest to, że całkowicie tutaj ta hala dworcowa, znaczy hala dworcowa, perony i przystanki dla autobusów są w całości zadaszone, co jest na duży plus. I też oczywiście się pojawiły tutaj wyświetlacze, więc nie będziemy już teraz szukać autobusu, tylko będziemy wiedzieć, gdzie on podjedzie, co jest na plus. Choć mimo wszystko i tak polskie autobusy, polskie dworce autobusowe według mnie są dużo gorzej zorganizowane niż takie na przykład dworce kolejowe, gdzie mimo wszystko lepiej wiadomo, gdzie co podjedzie.
Tutaj z kolei widzimy budowę nowych budynków wzdłuż linii kolejowej, które pierwotnie zostały wyburzone w trakcie tejże inwestycji, teraz wracają, ale całkowicie nowe od fundamentów i oczywiście część zupełnie się pojawia od zera, których wcześniej w tym miejscu nie było. Przy okazji po prawej stronie widzimy skarpę, dzięki której droga, która się znajduje na górze, cały czas jest w miejscu smerkowa, pozostała cały czas przejezdna przez cały okres budowy, no i co ważne, w tym miejscu ona cały czas jest i będzie po zakończeniu przebudowy. Natomiast tutaj widzimy już nowości. Jeden peron, na którym właśnie lecimy, będzie też peron bezpośrednio pod halą dworcową, a właściwie pod budynkami dworcowymi po prawej stronie, jak widzicie. Ten peron oczywiście jest tylko i wyłącznie jednokrawędziowy, są dwa perony wyspowe i jeden peron jednokrawędziowy też po lewej stronie, tam przy tym budynku białym, który jest parkingiem P plus R. Tutaj już mamy, widzicie, zwrotnice na samym końcu i rozjazdy. To oczywiście są rozjazdy dla pociągów dalekobieżnych, aby mogły na spokojnie w tym miejscu zmienić kierunek. To znaczy pociąg nie będzie dojeżdżać do samego końca, lokomotywa będzie się odłączać i będzie mogła objechać cały skład tak, aby po prostu zmienić kierunek. To jest ważne, że oczywiście tego typu miejsca muszą być przygotowane, choć mimo wszystko coraz to więcej nowego taboru nie jest na zasadzie wagonów, tylko jest na zasadzie takich jednych połączonych w całości składów. Takich tych, wiecie, nowoczesnych, gdzie wszystko jest tak pozamykane, że na stacji kolejowej tego się nie rozmontuje i też takim pojazdem się raczej nie pojedzie. Także takie nowe pojazdy, jak na przykład Flirty, które się znajdują, czy Impulsy 2, które się na przykład znajdują teraz w SKM-ce warszawskiej, właśnie tutaj się pojawiają. Tu macie nowy napis PKP Zakopane Neon. Wrócił on, podobnie z tym całym zadaszeniem na wstępie, który wita. No i tutaj jest ten nowy parking P plus R, który dokładnie tutaj się znajduje. I w tym miejscu powstaje. Co ważne, przy nim są wyświetlacze i ogólnie w okolicy to, ile miejsc parkingowych jest tutaj zajętych i co ciekawe, na sam parking nie mają wjazdu możliwości pojazdy elektryczne czy oczywiście LPG. Ale zakaz wjazdu dla pojazdów elektrycznych to nowość, bym powiedział. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu nowych zakazach. Parking składa się z dwóch poziomów. Poziomu 0 i poziomu 1. To jest poziom 1. Wjeżdża się od poziomu 1, co ciekawe. Ale wiecie, znajdujemy się w górach i tutaj teren jest górzysty, więc wszystko może być trochę postawione na głowie. Oczywiście są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Skoro jest zakaz wjazdu dla pojazdów elektrycznych, no to ładowarek dla pojazdów elektrycznych też w tym miejscu nie może być. Natomiast w ten sposób, raczej mieszkańcy typowo będą mogli dojechać do tego typu miejsca i następnie przesiąść się do pociągów, żeby dojechać na przykład do Nowego Targu. Tu jest zjazd na poziom niżej, czyli do poziomu 0. No i ogólnie też są tutaj przewidziane nowe miejsca dla rowerów, ale to w różnych miejscach możecie zobaczyć w okolicy, gdzie się znajdują. Też co ważne, ulica Smyrkowa właśnie w tym miejscu musiała być przebudowana i trochę poszerzona w związku z tym, że tędy będzie wjazd do parkingu. I też przy tym parkingu P plus R będzie właśnie jedna zupełnie nowa krawędź peronowa, której wcześniej tutaj nie było. Dwa perony wyspowe, one były całkiem dobrej formie, jeżeli chodzi o możliwość użytkowania. Obydwa były wysokie, peron przy hali dworcowej starej był niski i był słabo użytkowany, natomiast teraz tutaj mamy łącznie 6 krawędzi peronowych, czy w skrócie 6 pociągów może być naraz odprawianych i mogą pasażerowie wsiadać i wysiadać z nich, co jest na duży plus. To oczywiście mamy zakończenie torów, wszystko się tutaj łączy, są schody, ale też będą pochylnie, natomiast dalej cały czas nie wiem, jak będzie wyglądać zakończenie peronów po drugiej stronie, czy będzie może jakieś zejście do poziomu szyn, może jakieś kładki, czy będzie po prostu można się przedostać na drugiej stronie peronów. Raczej wątpię, szczerze powiedziawszy, ale na razie na ten temat nic nie powiem, bo po prostu nie wiem. Natomiast na pewno można powiedzieć to, że tutaj to się dosyć mocno zmienia i całkiem ładnie to już wygląda. Zerknijmy sobie jeszcze raz bliżej, co tu faktycznie się zmieniło w ostatnim czasie. Jak byłem tutaj jeszcze pół roku temu, nie było właściwie nic. Nie było ani peronów, ani nowych torów, tylko łącznie wszystko było wyrównywane. Teraz mamy już tutaj ustawione nowe elki peronowe, nową płytę peronową, właśnie peronu tutaj się znajduje po lewej stronie, tak jak teraz widzimy. Nową skarpę w całości gotową. Jest jeszcze po części wyrównywany teren pod nowe perony. Powstają już nowe budynki za dworcami w kierunku północnym. No i nowe torowisko, które się całkowicie pojawia. Czemu to wszystko w tym miejscu już się pojawia? No dlatego, że inwestycja musi zostać zakończona do grudnia 2023 roku. W skrócie do końca tego roku. Dlaczego? Bo inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Cała inwestycja kosztuje 1,5 miliarda złotych. Dofinansowanie jest na kwotę ponad 500
500 milionów złotych i dofinansowanie przepadnie, jeżeli inwestycja nie zostanie zakończona do końca tego roku. 500 milionów stracić 0,5 miliarda złotych to trochę dużo, więc miejmy nadzieję, że inwestycję uda się zakończyć, choć największym problemem nie jest ta stacja, gdzie już widzimy nowe tory, nowe perony, tylko oczywiście to, co się dzieje w Chabówce, bo tam powstaje nowy łącznik. Bo to dzięki tym łącznikom w różnych miejscach faktycznie pociągi pojadą najszybciej. Oczywiście cała linia kolejowa w tym miejscu była zaniedbana, perony stare i pociągi musiały przejeżdżać wolno. Było też dużo przejazdów kolejowych słabej kategorii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i pociągi musiały też przez nie przejeżdżać z dużo mniejszą prędkością. Teraz co się zmieniło? Wszystko na tej linii kolejowej. Powstały też nowe przystanki do połączeń lokalnych typowo, czyli do połączeń aglomeracyjnych. Natomiast dalej jest problem z Chabówką, gdzie aktualnie pociągi, nawet jak w te wakacje dojeżdżały, musiały zmieniać swój kierunek. Natomiast zanim do tego dojdziemy, zerknijcie się na te ujęcie z lotu ptaka. I mówię to nie bez powodu, bo za chwilę zobaczycie porównanie, jak to wyglądało w 2020 roku, a jak to wygląda teraz w 2023. W 2020 roku jeszcze właściwie nic się nie działo w tym miejscu na tej stacji kolejowej, natomiast teraz no to się dosyć mocno zmieniło. Głównie jeżeli chodzi o część autobusową, bo ona jest już prawie całkowicie gotowa. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, też dosyć dużo się zmieniło. I proszę bardzo, za chwilę w tym miejscu ten porównanie się zacznie. No i jak widzicie właśnie tutaj całkiem ładnie to wyglądało. Udało mi się jakoś mniej więcej to połączyć, żebyście widzieli po prostu, jak to wyglądało wcześniej, przed przebudową. Jak były poukładane perony, co gdzie i jak się znajduje. Same budynki dworcowe były przebudowane już jakiś czas temu. Macie też porównanie, jak wyglądały stare przystanki autobusowe. Wyglądało to zupełnie inaczej. No i pozostałe elementy. Wracając do Chabówki. W Chabówce musi powstać jeden łącznik, dzięki któremu pociągi nie będą musiały w Chabówce zmieniać kierunku. Tam musi po prostu lokomotywa objechać cały skład i zmienić swoją trasę w drugą stronę. Taki objazd pociągu i zmianę kierunku trwa do 20 minut zazwyczaj, więc dosyć dużo czasu. Takich objazdów przed przebudową było 3. 3, czyli 3 razy 20 to jest już godzina. I godzinę dzięki temu pociągi traciły. Już pomijając to, że tory były złe i podwozie były złe, podwozie było złe, to oczywiście jeszcze się stało na zmianie kierunku, więc wtedy się jechało te 5 godzin. Teraz to będą 2 godziny, a właściwie trochę ponad 2 godziny, ale musi jeszcze powstać ten łącznik w Chabówce, a prace się rozpoczęły w tym roku. Miejmy nadzieję i trzymam za nich kciuki, że im się to uda. Do Chabówki raczej nie zajadę w najbliższym czasie, bo jest trochę to oddalony teren. Będę ponownie w Zakopanem w październiku i jak mi się uda, to oczywiście wpadnę zobaczyć, jak tam ten łącznik powstaje, ale z góry mówię, nie obiecuję, bo to jest dosyć mocno oddalone. Natomiast doleciliśmy do Poronina, gdzie też jeszcze ma powstać niedługo nowy przystanek kolejowy. Przynajmniej takie pogłoski ostatnio latały. Natomiast tutaj w Poroninie powstał nowy przystanek kolejowy właściwie. Wszystko zostało przebudowane od początku. Wcześniej tutaj była stacja oczywiście, ale teraz to się całkowicie zmieniło. Nowe perony, nowe przejście podziemne, nowe windy i wszystko po nowemu. Tutaj prace jeszcze cały czas trwają. Pociągi nie zatrzymywały się teraz zbytnio tutaj dalekobieżne, na przeciwieństwie do lat ubiegłych, jak to miało miejsce. Natomiast prace tutaj też dalej trwają i to wszystko się zmienia na lepsze. Także co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Z góry odpowiadając na pytania, pociągi już tutaj nie jeżdżą od 1 września, pomimo tego, że początek roku szkolnego był 4, ale pociągi nie jeżdżą już od 1 września. Natomiast co ważne, inwestycja się zakończy, miejmy nadzieję, faktycznie w tym roku. Dajcie mi też znać w komentarzach, co sądzicie o całej przebudowie linii kolejowej do Zakopanego. Czy to trwa trochę przydługo, czy za dużo pieniędzy, czy też się nie możecie doczekać, aż w końcu pojedziecie całą tą linią kolejową, nie tylko w wakacje i ferie zimowe. Miałem też powiedzieć o Kuźnicach na sam koniec, tylko powiem w skrócie. W Kuźnicach też trwa aktualnie przebudowa, która była długo zapowiadana i w końcu rozpoczęły się prace chyba w tym roku, jak dobrze mi się wydaje. Tam trwa aktualnie budowa nowego dworca autobusowego, który jest dużą inwestycją, tam się dużo dzieje, podziemny to będzie dworzec. Jak mi się uda dogadać z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, to może jakiś film na temat tego nagram, ale z góry odpowiadam, że to jest oczywiście Tatrzański Park Narodowy, więc w tego typu przestrzeniach nie można dać, a kary całkowicie przewyższają mój limit. Jak dobrze pamiętam, łącznie
rocznie za nagranie i opublikowanie materiałów Zona jest ponad 1 000 000 zł, więc takich funduszy oczywiście na filmy nie mam. Natomiast będę się starać i może mi się uda chociaż coś tam nagrać, bo tam też ta inwestycja trwa. Ostatnio miałem okazję to zobaczyć, jak sobie właśnie chodziłem tutaj, jak byłem na 2 dni w Zakopanem. I zetknąłem, że faktycznie tam prace ruszyły i to oczywiście będzie też możliwość dojechania komunikacją pewnie miejską również na trasie właśnie dworzec kolejowy Zakopane i dworzec kolejki linowej na Kasprowy Wierch. To duża inwestycja również w tamtym miejscu, gdzie zazwyczaj w górach nic już nowego nie powstaje, a tu taka zmiana. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z Zakopanego będzie w październiku. Jak macie jakieś wnioski do tych filmów, piszcie w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!